Panu Jezusowi. Jest to dla mnie niezwykły zaszczyt i przywilej tu stanąć z przodu jako usługujący Słowem. I nie czuję się godny jako zwiastujący Słowo, bo jestem tylko uczniem. Chociaż każdy z nas jest uczniem Pana Jezusa i uczymy się i będziemy się uczyć. Ale ja myślę, że często jestem takim ciężkim do nauki uczniem. Ale dziękuję Bogu za to, że On okazuje nam wszystkim łaskę i że możemy dzielić się tym, co On nam pokazuje, czego nas uczy. Chciałbym dzisiaj mówić o temacie, który już od długiego czasu żyje w moim sercu i myślę, że jest bardzo ważnym tematem, który dotyczy każdego z nas. Jest to temat odnośnie roli i tożsamości płci. Jest to bardzo szeroki temat, więc na pewno nie powiemy dzisiaj o wszystkim, co dotyczy tego tematu. Ale chciałbym się podzielić pewnymi myślami, które Bóg położył mi na sercu ku zachęcie, ku temu, żebyśmy stawali się mężami Bożymi, kobietami Bożymi. Nie kobietami takimi jak kreuje świat, jak pokazuje świat. Tak samo nie mężczyznami, jak pokazuje świat, ale jak pokazuje nam Słowo Boże. Dlaczego akurat ten temat? Tak jak powiedziałem, no, już od długiego czasu żyje w moim sercu i myślę, że szczególnie jako młody człowiek, który szuka wzoru tego, co to znaczy być mężczyzną, jakim ja mam być jako mężczyzna, jako syn w przyszłości, jak Bóg da, jako mąż, jako ojciec. Co to znaczy męskość? Co to znaczy kobiecość? Myślę, że nikt z nas nie jest jakby w niewiedzy odnośnie tego, co się dzieje w tym świecie, który nas otacza, w którym wszystko jest poplątane. Między innymi takim motywacją do tego, żeby na ten temat mówić, była rozmowa z moim kolegą z klasy. Rozmawiałem z nim jakiś czas temu i co dla mnie było szokiem, stał się transwestytą. Zmienił płeć na dziewczynę. I teraz mówi, że jest szczęśliwy, że jest spełniony, że tego mu brakowało przez całe życie. Więc myślę, że dlatego, między innymi dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy byli światłem, takim obrazem mężczyzny, który powinien być taki, jak mówi Słowo Boże, i kobiety, która powinna być taka, jak mówi Boże Słowo o tym. Jak się to wszystko zaczęło? Zaczęło się od stworzenia. Przeczytajmy z pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że ten fragment nam mówi o tym, że w Bożych oczach zarówno kobieta, jak i mężczyzna ma tą samą wartość. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna nosi w sobie obraz Boży. Nie ma różnej wartości. Kobieta nie jest kimś mniej wartościowym niż mężczyzna. Chociaż są odrębne funkcje, ale wartość jest ta sama. I jest to też bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali w naszym postępowaniu, w naszym podejściu do płci przeciwnej, do siebie nawzajem. Żebyśmy traktowali siebie jako równym sobie, jako równowartościowym stworzeniom Bożym. Później w trzecim rozdziale, w 10 wersecie, a on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 12 werset. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 16 werset. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Tu mężczyzna i kobieta zostali przeklęci poprzez upadek, poprzez grzech. Nad nimi zostało wypowiedziane przekleństwo i znaleźli się pod zakonem grzechu. Ale co utracili? Wcześniej pominąłem to, ale chciałem o tym powiedzieć. Była doskonała więź między kobietą a mężczyzną. Kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego akurat Pan Bóg stworzył kobietę poprzez to, że wyciągnął żebro z mężczyzny. Czy aby na pewno to świadczy o tym, że kobieta, nie wiem, jest kimś mniej ważnym, bo została stworzona z mężczyzny. Dla mnie ten fragment mówi o współzależności, o tym, jak bardzo jesteśmy współzależni od siebie nawzajem. Że jesteśmy jednym ciałem tak naprawdę. Jesteśmy tak samo Bożym stworzeniem i mamy właśnie szanować siebie nawzajem jako Boże stworzenie, a w Jezusie Chrystusie jako Boże dzieci. I to, że Adam i Ewa chodzili nago. Słyszałem o kościołach, w których podobno w Ameryce chodzą nago i uważają, że nie, są wyzwoleni od pożądliwości. Myślę, że to nie tylko o to chodziło, że oni nie mieli wstydu przed sobą nawzajem, będąc nagimi, ale coś głębszego. Nie bali się obnażyć. Nie bali się pokazać tego, kim są naprawdę.
nie bali się być nagimi, w tym sensie też duchowym, emocjonalnym. Jak to jest ważne? Jak to było ważne i wierzę, że może być ponownie ważne, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak to jest piękne, kiedy ja jako mężczyzna nie muszę nic ukrywać przed innymi, a w związku małżeńskim przed moją żoną, w rodzinie tak samo, kiedy możemy być przed sobą w pewien sposób nadzy. Kiedy możemy akceptować to, co jest słabe, zachęcać w tych kwestiach, w których widzę, że mój brat, moja siostra, mój tato, moja mama są słabi, żebyśmy siebie nawzajem uzupełniali. Nie patrząc i wytykając, co ty to masz za, nie wiem, wadę, czemu jesteś słaby w tej kwestii. Ale doskonała jedność i miłość. Myślę, że nie będzie takiej miłości i jedności, jeśli nie będziemy gotowi się obnażyć. Jeśli nie będziemy gotowi odkryć się w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Myślę, że tutaj się pojawiają problemy. Kiedy mężczyzna zaczyna chować coś, kiedy kobieta zaczyna chować coś, kiedy zaczyna wstydzić się jakiejś słabości, czegoś, co ją trapi i chowie to, zamiast wyznać albo prosić o modlitwę, tak samo mężczyzna. Myślę, że mężczyźni generalnie mają z tym większy problem. Z chowaniem się, zakrywaniem i nie pokazywaniem tych słabości, tego, co słabe, co potrzebuje tej kobiecej wrażliwości, kobiecego też zachęcenia niekiedy. I wierzę, że jest to ideał, jest to taki plan Boży, który był pierwotnie właśnie wyznaczony dla kobiety i mężczyzny, żeby w tej relacji była otwartość, doskonała przejrzystość, żebyśmy się nie wstydzili naszych słabości, ale żeby widząc je, mogliśmy siebie nawzajem uzupełniać, zachęcać, budować. Ale co zrobił grzech? Sprawił, że pojawił się wstyd. Zakryli się przed Bogiem, Adam i Ewa, zakryli się przed sobą nawzajem. Pojawiła się niezdrowa taka konkurencja. Kto jest silniejszy, kto jest lepszy, kto jest bardziej wartościowy. I czy niekiedy nie widzimy tego w naszym życiu? Wiecie, ja jako syn moich rodziców często przeżywałem to, że próbowałem pokazać coś. Próbowałem zadowolić mojego tatę. Próbowałem zadowolić może innych, ale bałem się powiedzieć o słabości, o tym, jak jestem słaby, w jakich kwestiach jestem słaby. Bałem się o tym powiedzieć ze względu na to, że chciałem mieć pozór właśnie tego mocnego, tego męskiego, tego,
który wszystko trzyma w swoich rękach i kontroluje. I myślę, że zawsze będziemy mieli do tego pokusę. Jedynie trwając w Panu Jezusie Chrystusie, możemy trwać w tej pokorze, w uniżeniu, żyjąc w tej perspektywie, że my z siebie sami nie mamy nic i nie mamy siły, aby się przeciwstawić różnym diabelskim pułapkom, aby być mocnym w tych kwestiach, w których jesteśmy słabi. Jedynie Pan Jezus w nas to może uczynić. Kim powinna być kobieta i kim powinien być mężczyzna według Bożego Słowa? Tak jak powiedziałem, w Panu Jezusie jesteśmy równowartościowi. W Nowym Testamencie czytamy między innymi w Galacjan 3:28: nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I wiele cech, które myślę dotyczą i mężczyzny i kobiety, odnosi się do życia chrześcijańskiego. Bo tak jak mówi ten fragment, jesteśmy jedno w Chrystusie. I cechy, które powinny charakteryzować chrześcijanina, myślę, że dotyczą obu płci. Takie cechy jak miłość, jak no nie denerwowanie się, nie irytowanie się, uczynność, hojność, wstrzemięźliwość, wierność. Ale są pewne cechy, które myślę w szczególny sposób dotyczą kobiety albo mężczyzny. Nie dlatego, że ktoś z nich jest lepszy, bardziej wartościowy niż drugi, ale ze względu na Boży porządek. Wierzę, że to, że Boże Słowo mówi, że kobieta ma być uległa mężowi, ponieważ mąż jest głową żony, jest między innymi ze względu na to, że żyjemy w upadłym świecie. I poprzez naszą postawę, kiedy ja jako mężczyzna odpowiedzialnie, z miłością mogę być mężem czy synem odpowiedzialnym, który wypełnia jakby te obowiązki, które powinien syn wypełniać w swoim domu, w swojej rodzinie. A kobieta jako pomoc, jako ta osoba, która wspiera męża. Wierzę, że szczególnie w służbie, ale ogólnie też w życiu, w prowadzeniu domu. Do mężczyzny są skierowane między innymi takie słowa. Efezjan 5 rozdział 23 do 25 wersetu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. A w 1 Tymoteuszu, 2 rozdziale i 8 wersecie czytamy: chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. W tym pierwszym fragmencie czytaliśmy
o tym, że mężczyzna ma kochać żonę jak Chrystus. Ma być tak oddany celowi, jaki Bóg mu wyznaczył jako mąż, jako głowa rodziny. Odpowiedzialnie, z miłością. Nie dlatego, że jest kimś ważniejszym w oczach Bożych, ale dlatego, że Bóg uczynił go odpowiedzialnym za dom, za rodzinę. Cechy, które w szczególny sposób dotyczą mężczyzny, myślę, że obrazują życie żołnierza. Jakie są cechy żołnierza? Myślę, że takie trzy najważniejsze cechy to wierność, odwaga i dyscyplina. Bez tych cech nie byłoby żołnierza. Ale co oznacza odwaga? Wiecie, w dzisiejszym świecie odwaga jest uważana czy kreowana jako szaleństwo, jako, nie wiem, jazda szybka albo, nie wiem, skok z bungee albo jakieś inne rzeczy ludzie robią i ten świat brawa bije. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiemy, ale ogólnie w telewizji teraz jest bardzo wiele programów, które wychwalają człowieka w jakiś sposób. W tamtych programach ktoś tam coś przedstawia, pokazuje swoje talenty, śpiewa, tańczy i ludzie klaszczą i każdy by chciał być takim idolem, taką osobą, która będzie pokazana w telewizorach czy w internecie na całym świecie. Ale myślę, że nie o taką odwagę chodzi. O wiele większą odwagą musi się cechować człowiek, który chce postępować godnie, który chce postępować zgodnie z Bożym Słowem, sprawiedliwie, który nie chce chodzić drogami grzesznymi, złymi, niesprawiedliwymi, z jakimś oszustwem, przekrętami. Trzeba o wiele większej odwagi, aby postępować właśnie godnie i sprawiedliwie, niż też wiele czynić. Myślę, że poprzez właśnie przekleństwo grzechu stało się tak, że mężczyzna próbuje właśnie poprzez ten mozuł, poprzez tą pracę swoich rąk pokazać swoją wartość. To, kim on jest. Poprzez pracę swoich rąk, poprzez swoją determinację, poprzez to, że pracuje właśnie w pocie czoła i poprzez to dba o swoją rodzinę. I wiecie, jest to dobre, jest to odpowiedzialne, kiedy mężczyzna spełnia tą rolę właśnie tego, który troszczy się o swój dom i zaopatruje też w finanse czy w rzeczy, które są potrzebne rodzinie. Ale tak naprawdę nikt z nas nie ma siły bez Bożej łaski. I szczególnie myślę, że ja jako mężczyzna o tym muszę pamiętać. Jest wiele wersetów w Biblii, które mówią właśnie, żeby nie polegać na sile,
na mądrości. Jak wyjeżdżałem do Anglii po liceum, to dostałem właśnie taki werset, żebym nie polegał na goleniach męża, na sile rumaka, ale żebym polegał na Panu. Bo Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją. I na początku wydawało mi się, że tak polegam na Panu, że ufam Mu w każdej kwestii, ale poprzez życie, poprzez doświadczenia Bóg zaczął mi pokazywać kwestie, w których ufam swoim siłom, w których nie poddałem się Bogu, w których Bóg musi mnie zeszlifować, a w których kwestiach znowu musi wzmocnić, gdzie czuję się po prostu bezsilny. Co znaczy wierność? Wierność komu? Myślę, że przede wszystkim Chrystusowi. Bo Boże Słowo mówi nam, że mężowie mają żyć tak, jakby nie mieli żon, a żony mają żyć tak, jakby nie mieli mężów. Wiecie, byłem w różnych domach, w niektórych domach przez parę miesięcy i w niektórych domach wierzących widziałem coś takiego, że mąż był blisko Boga, chodził z Bogiem, a jego żona tak jakby żyła duchowością męża. I myślę, że nie tak powinno być. Bo kiedy by męża zabrakło, wtedy by życie tej żony się rozpadło i nie wiedziałaby, co ze sobą zrobić. I nie byłaby mocna w Chrystusie. Bo ona sama nie miała relacji, ona sama nie odbierała od Boga, tylko żyła duchowością swego męża. Możliwe, że niekiedy jest w odwrotną stronę. Kiedy żona chodzi blisko z Bogiem, to może mąż w pewien sposób żyje duchowością tej żony, czerpie tak jakby błogosławieństwo z tego, że żona ma relację z Panem Jezusem. Ale każdy z nas ma być ugruntowany w Panu Jezusie. Nie możemy tak jakby być zależni od siebie nawzajem, jeśli chodzi o relacje z Panem Jezusem. Każdy z nas, zarówno mężczyzna, jak i kobieta w domu, w rodzinie, w małżeństwie, musi się ugruntowywać w Panu Jezusie i musi z Niego czerpać siły i motywację do życia. Wiecie, kiedyś przy rozmowie ze znajomym miałem taki obraz, że stoję w miejscu, gdzie wszystko jest spalone. Są same zgliszcza. Nie ma mojego domu, mojego pokoju, nie ma moich rodziców, mojego rodzeństwa, nie ma moich braci, nie ma moich sióstr. Jestem sam, są zgliszcza, nie ma pięknych widoków, ale mam świadomość, że Bóg jest. I czy jestem w pełni szczęśliwy? Czy On naprawdę i tylko On jest źródłem mojej sił, mojej motywacji w życiu? Jest to pytanie, które właśnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni musimy sobie zadawać każdego dnia, żebyśmy właśnie byli wsparciem dla swoich bliskich w swoich domach. A będziemy wsparciem jedynie, kiedy Bóg będzie nas używać, kiedy poddamy się Bogu i Bóg będzie
wypełniać swoją wolę poprzez nasze życie, poprzez nasze usta, poprzez nasze ręce. Bo kiedy będziemy próbowali coś robić swoimi siłami, to prędzej czy później to się posypie. I myślę, że z tego potem jest wiele gniewu, oskarżania, niekiedy albo pychy, albo znowu użalania się nad sobą. Kiedy próbujemy właśnie z siebie, ze swoich sił. Każdy z nas jest inny. Niektórzy nie są tak utalentowani jak inni, mają mniej darów i są skorzy do tego, żeby użalać się nad sobą i mówić, jaki ja to jestem słaby, nic nie umiem, nic nie potrafię. I taka osoba musi iść do Chrystusa, który daje siłę, ale też, a nawet może szczególnie, ale na równi. Osoby, które w wielu kwestiach są utalentowane. Myślę, że dla mnie to jest osobiście też bardzo ważna lekcja, której Bóg mnie uczy, bo w wielu kwestiach mam jakieś zdolności i Bóg po prostu musi mnie kruszyć, szlifować. Tak jak z tego miejsca też mówiłem, będąc wychowany też w chrześcijańskim domu, jako młody chłopak, kiedy miałem pragnienie służenia Bogu. I tak potem, kończąc liceum, modliłem się o to, co mam dalej robić. I Bóg mnie poprowadził do szkoły biblijnej i skończyłem tą szkołę biblijną. I tak krok po kroku wydawało się, że jestem gotowy, aby służyć. Ale w międzyczasie też różne okoliczności zaczęły mnie szlifować, kształtować. I dalej to czynią i zdaję sobie sprawę z tego, że bez Chrystusa nic nie mam. Jestem słaby. Wierzę, że nikt z nas tu nie powie, że bez Chrystusa jesteśmy mocni. A jeśli tak uważacie, to prędzej czy później to zobaczycie. Wierność, odwaga i dyscyplina. Jest to kwestia, o której może w dzisiejszych czasach ciężko mówić. Mało z nas chętnie o tym słucha może, chociaż powinniśmy i ja powinienem. Czasem myślę, że można odnieść wrażenie, że Kościół to jest demokracja. Że każdy ma swoje zdanie, każdy może mieć jakąś swoją opinię, ale czy aby na pewno? Czy Bóg nas powołał do tego, żebyśmy żyli w takim indywidualizmie? Myślę, że w dzisiejszych czasach za bardzo skupiamy się na sobie, na właśnie indywidualizmie tego, kim ja bym chciał być, na tym, co bym chciał robić w swoim życiu, jaki zawód, jaką pracę i tak dalej, zamiast żyć w tej świadomości, że jestem częścią ciała Chrystusa. I mam spełniać tą funkcję, do której powołał mnie Chrystus. I jestem po prostu częścią. Nie jestem kimś
nie wiem, tak ważnym, nie wiem, pępkiem świata. Ten świat właśnie próbuje szczególnie wymówić młodym ludziom, że oni są tak ważni, są pępkiem świata, że każdy z nas może być superbohaterem, którego będą uwielbiać na całym świecie i w tym człowiek będzie się czuć właśnie wartościowy, że jest tym kimś wartościowym. Ale całe Słowo Boże nam mówi właśnie o tym, że mamy stać się poddani całkowicie Bogu, że mamy być martwi dla starego życia, dla tego, kim my byśmy chcieli być, dla wszystkich zranień i całej przeszłości, która niekiedy ciągnie się za nami, aby Chrystus z nami mógł zrobić, co On chce. A wtedy będziemy mężami Bożymi i kobietami Bożymi. Może łatwiej by było powiedzieć, mężczyzna powinien być taki, nie wiem, wyglądać tak, mieć, nie wiem, obwód w klatce piersiowej taki, a nie inny, więc każdy mężczyzna by chodził do siłowni. Powinien na przykład idealny mężczyzna albo mężczyzna według Bożego serca powinien na przykład być pastorem. Ale czy bycie prawdziwym mężczyzną, czy bycie prawdziwą kobietą znaczy zawsze jedno i to samo? Myślę, że nie. Kiedyś chyba z tego miejsca, ale dla tych, którzy nie słyszeli, miałem takie osobiste też przeżycia, przemyślenia odnośnie tego, czy jestem prawdziwym mężczyzną. W czym jestem inny od tych, którzy wydają mi się lepszymi, bardziej męskimi? W czym jestem gorszy? Co muszę zrobić, żeby być właśnie tym prawdziwym mężczyzną? I ten świat próbuje nam pokazać jakiś taki obraz prawdziwego mężczyzny. Jakiś macho, bezwzględny, albo znowu romantyczny. Ale kim powinien być właśnie mężczyzna, prawdziwy mężczyzna? Bóg pokazał mi obraz wojska, w którym właśnie są różni mężczyźni. Są dowódcy, czy jest dowódca, są żołnierze, są ci, którzy dostarczają amunicję, są sanitariusze. I nie można powiedzieć, że ktoś z nich nie jest prawdziwym mężczyzną. Chociaż pełnią różne funkcje. Chociaż dowódca nie ma takiej wrażliwości jak sanitariusz. Ale każdy z nich właśnie charakteryzuje się wiernością, odwagą, dyscypliną. I to ich łączy. Ale pewne cechy są różne. Dlatego nikt z nas nie może myśleć, że jest właśnie jeden obraz prawdziwego mężczyzny albo jeden obraz prawdziwej kobiety. Ale wierzę, że poprzez ten obraz Bóg chciał mi powiedzieć, że Bóg kształtuje każdego z nas pod względem tego naszej funkcji w Kościele. Tego, gdzie i w jaki sposób chce nas używać w służbie w Kościele. Wierzę, że osoby, które mają właśnie więcej wrażliwości na biedę czy na cierpienie drugiej osoby, mogą być posłane właśnie wśród cierpiących,
wśród ludzi, którzy potrzebują tej wrażliwości. A ci, którzy mają dar prowadzenia, dar przywództwa, aby w odpowiedzialności, oczywiście w pokorze, prowadzili innych, aby byli duszpasterzami, aby byli liderami, pastorami. Ale nie możemy powiedzieć, że pastor jest bardziej męski niż ten, który usługuje przy stołach na przykład. Tak samo myślę, jeśli chodzi o kobietę, że Pan Bóg kształtuje każdą z was, siostry, według tego, do czego Bóg chce was używać, w waszych domach, w kościele. I nie patrzcie, nie porównujcie siebie między sobą nawzajem, ale patrzmy wszyscy na Chrystusa i na to, jakim On chce nas uczynić, co nam mówi, gdzie nas prowadzi, w jaki sposób. A wtedy będziemy właśnie tymi doskonałymi według Jego serca kobietami i mężczyznami. Dlatego nie ma właśnie w Słowie Bożym takich obrazów, według których byśmy mogli, czy do których byśmy mogli próbować się upodobnić. Mamy przykłady różnych mężów, różne niewiasty Boże i to, z czego powinniśmy brać przykład, to odnośnie ich postawy. Postawy do Boga, do innych ludzi. Tego nas uczy Słowo Boże. Co Słowo Boże mówi o kobiecości? W 1 Tymoteusza, 2 wersecie, od 9 do 10 wersetu czytamy. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami? Wybrałem ten werset, ponieważ myślę, że on podsumowuje inne wersety, które mówią odnośnie postawy kobiety. Czytamy tu o skromności. Wierzę, że szczególnie ma to ważne znaczenie, jeśli chodzi o świat, o niezbawionych. Kiedy właśnie poprzez postawę kobiety ludzie niewierzący widzą, jak mogą małżeństwa wspaniale działać, kiedy mężczyzna w odpowiedzialności, szacunku, miłości pełni rolę lidera, tej głowy, a żona w miłości i szacunku jakby jest tą pomocą. Bo jak wiemy i czytamy w Słowie Bożym, jak już będziemy w tym kraju, do którego zmierzamy w niebie, to nie będzie płci, to już nie będzie tych funkcji, tych ról mężczyzny i kobiety. Wszyscy będziemy skupieni na Panu Jezusie. Ale póki jesteśmy tu na ziemi, Pan Bóg nam wyznaczył pewne właśnie role i funkcje, abyśmy poddając się Jemu, uwielbili Jego i byli świadectwem dla tego świata. Takim dla mnie wielkim zachęceniem i też takim obrazem, który do mnie przemówił, były słowa brata, który
Tu kiedy zwiastował na konferencji młodzieżowej brata Bartosza Sokoła. Prowadzi taki blog i tam na różne tematy się wypowiada. I kiedyś po Eurowizji, kiedy wygrał ten mężczyzna, który udaje kobietę, napisał coś takiego. Przenieśmy się myślami na front. Jeden z żołnierzy otrzymał kilka miesięcy temu list z dużym, wyraźnym zdjęciem pięknej kobiety. Początkowo wyciągał każdego wieczoru fotografię i ostrożnie trzymał ją w dłoni, jako widzialny znak innego, lepszego świata. Troskliwie dotykał kruchego papieru i podziwiał piękno odbite na fotograficznej kliszy. Dbał o ten skrawek papieru jak o najcenniejszy skarb, chroniąc przed deszczem, wiatrem i piaskiem. Wpatrując się w oczy sfotografowanej kobiety, wędrował uliczkami tęsknot na placy innego świata. Wyobrażał sobie miłość, która trwa, i szczęście, którego nie może odebrać zabłąkana kula. Uwielbiał myśleć o spokojnych wieczorach, wolnych od ryku bombowców, huku granatów i posępnych cieni śmierci. Znajdował pocię w każdym odcieniu, kresy i konturze fotografii, głęboko wierząc, że pewnego dnia stanie się częścią tego odległego świata. Wszystko zmieniło się, gdy przyjacielski błąd zabrał trzech najbliższych kolegów, a w kieszeni jednego z nich znalazł zmięty list od jego żony. Ułożyła on sobie życie na nowo, nie myśl już o mnie. W wykopanych opodal prowizorycznych grobach pochował nie tylko ciała towarzyszy broni, ale i nadzieję na doświadczenie innej rzeczywistości. Pomyślał, iż nie ma żadnego powodu, dla którego jego życie miałoby wyglądać inaczej. Tego wieczoru wyjął jak zawsze swoją fotografię, ale tym razem bez wiary, tęsknoty i nadziei. Trzymał ją w dłoni z nieobecnym wzrokiem, podczas gdy w rozbieganych myślach zadomawiało się bolesne przeświadczenie o skończoności, o ostatecznych granicach doświadczanej rzeczywistości. W jednej chwili fotografia przestała być przeźroczysta. Straciła zaszczytną funkcję obrazowania nadchodzącej rzeczywistości i status widzialnego znaku nadziei. Okno do innego świata pokryło się sadzą czarnej niewiary, zabijając promienie światła. Mimo wszystko żołnierz postanowił nie wyrzucać fotografii. Wyjął z najgłębszej kieszeni płaszcza i powiesił na wyeksponowanym miejscu w pobliskim namiocie. Od tego dnia służyła zaspokajaniu zmysłowych potrzeb towarzyszy, prowokując setki niewybrennych komentarzy i stymulując spragnioną wyobraźnię żołnierzy. Nikt nie dbał już o fotografię w taki sposób jak wcześniej, dlatego że nikt już jej tak nie cenił. Kilku żołnierzy ku uciesze pozostałych dorysowało na zdjęciu to i owo, a inni powycinali niepotrzebne fragmenty. Fotografia była świątynią, w której wierzący żołnierz spotykał się z inną rzeczywistością, lecz teraz stała się domem publicznym, mającym na celu dostarczenie zmysłowej rozkoszy w bolesnym i bezlitosnym świecie. Jakiś czas później sponiewierane, wytarte, wyblakłe i zniszczone zdjęcie nie było w stanie spełnić już nawet i tej funkcji. Pewnej nocy znudzeni żołnierze zdjęli je ze ścianki, podzielili na cztery części, złożyli w rulonik i wykorzystali do palenia marihuany.
Dłonie, które dotykały kiedyś papieru z szacunkiem i uwielbieniem, rwały go teraz w pośpiechu, licząc na natychmiastową ekstazę. Fotografia nie służyła już obrazowaniu nadziei przyszłego wybawienia, ale ku krótkotrwałej narkotycznej ucieczce w nieistniejący świat iluzji. Jaki starszy człowiek dziwił się, dlaczego tak surowo potraktowano takie piękne zdjęcie. Nie rozumiał, że gdy kierunkowskaz do domu staje się dla kogoś docelowym miejscem egzystencji, prędzej czy później zostanie doszczętnie zdewastowany i porzucony jako bezużyteczny. Może ten obraz nie jest tak prosty i są użyte tu różne takie trudniejsze wyrażenia, ale wierzę, że każdy z nas zrozumiał, co właśnie brat Bartek chciał przekazać w tym. Ten świat nie ma nadziei, nie widzi tej rzeczywistości, którą my możemy widzieć, ale możemy ją utracić. Kiedy przestaniemy dbać o tę ideę, o to, co wierzymy, że może być w naszych domach i rodzinach. A wystarczy przestać. Wystarczy poluzować. Wystarczy pozwolić na zniechęcenie, na jakąś letniość. A wtedy te obrazy, o których dzisiaj mówimy, o tej relacji, doskonałej relacji przejrzystości w małżeństwie, kiedy małżonkowie traktują siebie jako równowartościowych, szanują siebie, chociaż widzą swoje wady, a widząc te wady nie wytykają, tylko wspierają, zachęcają siebie nawzajem. I to jest ten obraz. To jest też ten obraz tej rzeczywistości, do której zmierzamy. Bo wierzymy, że kiedy skończy się tutaj ta pielgrzymka na ziemi, to tam będziemy doświadczać właśnie tej doskonałej miłości, doskonałej jedności. Nie będzie już bólu, nie będzie płaczu, nie będzie wyzysku, niesprawiedliwości. Żyjąc w tym świecie oczywiście będziemy doświadczać właśnie różnych zranień, różnych ataków, ale wierzę, że przede wszystkim właśnie zaczynając od naszych domów, mamy być tym obrazem tej innej rzeczywistości. Kiedy będziemy tym listem Chrystusowym, kiedy mój dom dla moich sąsiadów będzie świadectwem, wierzę, że wtedy właśnie moi sąsiedzi będą natchnięci nadzieją, zobaczą światełko. Nie możemy wymagać od ludzi, którzy nie znają Boga, żeby żyli inaczej. Kiedy żyją w ciemności, kiedy nie widzą tej rzeczywistości, to jest zasłonięte właśnie przez niewiarę. To my, którzy wierzymy, którzy patrzymy w tą rzeczywistość, w to, co mówi nam Boże Słowo, mamy być tym światłem dla tego świata, który jest pogrążony w ciemności. W dzisiejszych czasach, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy brakuje tego światła. Mówię to do siebie, mówię to do każdego z nas, żebyśmy właśnie zaczynając od naszych domów, od nas samych, bo przebudzenie rozpoczyna się ode mnie. Chcę to do siebie odnosić i powtarzać zawsze, bo nasza ludzka natura
często winę zwala na kogoś innego. Ktoś inny jest powodem tego, że nie jest tak, jak powinno być w naszych domach, w rodzinach. To tato, to mama, to mąż, to żona. Ale my mamy spełniać tą rolę, którą Bóg nam wyznaczył w naszych domach, w naszych rodzinach. A mówiąc do młodych ludzi, którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich, wykorzystajcie ten czas, który jest dany w waszych domach rodziny, żebyście tam byli kształtowani. Bo jeśli ja jako młody człowiek nie potrafię szanować mojego taty, moją mamę, to nie będę umiał szanować mojej żony. Bo uczucia i emocje chłodną, ale to, co w sercu naprawdę jest, ta miłość, ta decyzja, to może być trwałe. Ale tego myślę, że musimy się uczyć od jak najwcześniej. I abyśmy się tego uczyli w naszych domach, w naszym codziennym życiu. I podsumowując, po prostu Boże Słowo nie mówi nam tak dokładnie, jaki jest doskonały obraz mężczyzny, jaki jest doskonały obraz kobiety, bo to każdego z nas Bóg prowadzi w nieco inny sposób. I najważniejsze jest, abyśmy się Jemu poddali. A wtedy będziemy tymi doskonałymi mężczyznami, kobietami i nasze domy będą błogosławione. W wielu fragmentach Biblii jest powiedziane o tym, że mamy przygotować drogę Pańską. Jest tam mowa o wyżynach i dolinach. I wierzę, że wyżyny mówią o tych dziedzinach życia, w których czujemy się mocni. I to Bóg musi zrównać. A w tych dziedzinach, w których czujemy się słabi, Bóg musi podnieść. Musimy być ukształtowani, bo jeśli Bogu się nie poddamy, to nie będziemy mężami według Bożego serca, czy kobietami według Bożego serca. I nie będziemy przynosić niestety błogosławieństwa dla swoich domów, dla swoich rodzin.